Hej, dzień dobry, witajcie, jestem Korkus, oto czwarty odcinek serii Doom 3 na poziomie Nightmare. Hej, co, nie przedłużamy, zaczynamy, tutaj już jest pełno krwi, także myślę, że tutaj będzie już ciężej niż było. Chyba mnie pan nie zrozumiał, doktorze Betruge. Nie, wszystko rozumiem. Mówię panu, doktorze, UAC przejmuje tę operację. Operacja? Tak to nazywasz? Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Nie jestem poza kontrolą, Swen. Ty jesteś, poradzę sobie z tym, a ty i twój pachołek nie będziecie niczym kierować. Rozumiem? Tak, Betruger. Chyba rozumiem. Okej, plan B. Pasowałoby podhealować życie. Oho, kolega. Nie wiem, jak on to przeżył. Dostał prosto w głowę. Witamy w laboratoriach Alfa. Dawniej nazwane fazą pierwszą przez dział badań pozaziemskich Union Aerospace. Laboratoria Alfa zaczęto budować 29 października 2095 roku. Pełną działalność rozpoczęły 17 lipca 2130 roku. Początkowo były główną placówką naukowo-badawczą, w której stworzono takie wiodące technologie jak fazowy dekonstruktor cząstek, hydrofon i kompresor przechowywania paliwa molekularnego. Wszystkie są obecnie wykorzystywane tu, w laboratoriach Alfa. Te wysiłki doprowadziły do powstania największej placówki badawczej UAC, laboratoriów Delta, w których Union Aerospace otwiera nowe możliwości dla badań i rozwoju. Dzięki dalszym inwestycjom i ciężkiej pracy korporacja Union Aerospace dąży do doskonałości i zbudowania lepszego jutra. No, właśnie tutaj patrzę na tą podłogę i widzę to lepsze jutro. Mam pomysł, jak się wyhealować. Pokażę wam sobie kuba. Jeżeli ktoś nigdy go nie używał, nie widział. O, to jest taka broń kosmitów. Ona nas leczy. Się zastanawiam, czemu oni nie padają na strzała. Powinni z takiej odległości zginąć. Tutaj słychać zombiaka. No i pierwszy PDA, okej. To jest tak, videolog ten. To jest to, co przed chwilą oglądaliśmy na samym początku w tym telewizorze, także już go nie będę włączał. Nie ma plików audio, dobrze. Broń w szafce. Tu jest kod do szafki, 586. Jeżeli chcecie sobie przeczytać, zastopujcie. Okej, 586. W ogóle ten doktor Betruger, nie wiem, czy zauważyliście na samym początku, ten doktorek Betruger to jest niemieckie nazwisko, a po niemiecku piszecie sobie w translator, to wyjdzie wam, że Betruger po niemiecku znaczy oszust. Skubany. Yes.
możemy już Soul Cube'a użyć od nowa. Te takie Yuzas. Taki creepy głos. Po prostu, że Soul Cube jest naładowany, znaczy. Ciekawe, gdzie poszedł ten imp. Tutaj wam sprzedam za chwilę ciekawostkę takiego newsa. Nie zatrzymuj się, stary. Już nic nie możesz dla mnie zrobić. Wszyscy zginęli. Zaskoczyli nas, pojawili się znikąd. Kilka drużyn jeszcze działa. Ale są od siebie odcięte. Spróbuj je znaleźć. I tak, ten żołnierz, gdybyśmy go ominęli, powiedzmy tak, nie porozmawiali z nim, wracając tutaj w to miejsce, on byłby zombie. Teraz już się nim nie stanie, ale gdybyśmy go pominęli, on byłby zisekiem, takim z pistoletem. Gdyby ktoś chciał to kiedyś sprawdzić, nie ma problemu, sprawdźcie, ale fabularnie fajnie się z nim rozmawia. Odmowa dostępu. Okej. Creepy. Tutaj jest ten wideokom z rozmowy z samego początku tej misji. Kolega. Gra się zapisała, czyli coś pewnie tutaj będzie. Ale wielkie bydle. Stwór to jest Pinky, jeden z kolejnych przydupasów piekła. No, mam nadzieję, że damy mu radę. Chyba nie było tak ciężko, prawda? Thank you.
Najgorsze to te impy, jak wyskakują ze ściany, tak właśnie jak teraz, nie? Bo jeżeli nie usłyszymy tych dźwięku tych otwieranych drzwi, no to później jest troszkę problem. Dobra, mamy kolejny pedał, drugi już. Pan wygrał szafkę, fajnie. Tutaj hasło było 0508. Z taką fajną bronią, ale będziemy cisnąć. Ojejku, ale się cieszę. Marin, drużyna Bravo melduje, że jakaś niezidentyfikowana roślinność zajmuje fragmenty bazy. Nie wiem, co to jest, ale na pewno nic dobrego. Bądź czujny. I zaczyna się. Nie mogę wejść do systemów. Nie możemy tego zrobić tutaj. Musimy wejść do systemu z innego miejsca. Okej, musimy ruszać. Ja chcę tą broń, która ma ten cały Campbell, nie? Fajnie by ją było mieć. Pana mamy zdobyć PDA, okej. Zaczyna się robić strasznie creepy. Mamy trzeci PDA. Przeczytamy maile pierwsze. Dziennik audio dyrektora Williama Banksa. 20 października 2145 roku. Zostałem poinformowany, że w całej bazie wystąpiła alarmująco wysoka liczba zaginięć personelu. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia do mojego biura wpłynęły 4 dodatkowe raporty z Delty, donoszące o pracownikach nie zgłaszających się do pracy, a telefony do ich mieszkań pozostawały bez odpowiedzi. Moje biuro przesłało nazwiska tych pracowników do ochrony Mars City. Zapowiedziano przeprowadzenie śledztwa w tej sprawie. Jednak te wieści są... wielce niepokojące, szczególnie w czasie, gdy wiele osób przebywa w izbie chorych, cierpiąc na nagłe przypadki schizofrenii i inne zaburzenia natury psychicznej. Mam nadzieję, że te sprawy nie są powiązane z wypadkami zaginięć pracowników. Dziennik audio dyrektora Williama Banksa, 5 października 2145 roku. Służby środowiskowe poinformowały mnie, że niedawne zmiany w sieci zasilania były przyczyną awarii wielu pomniejszych systemów. Raport stwierdza, że stało się to w wyniku sporadycznych przerw w zasilaniu lub napięć niższych niż optymalne.
Z raportu wynika także, że coraz trudniejsze staje się dostarczanie wystarczających ilości energii do pomniejszych systemów. Zawdzięczamy to doktorowi Betrugerowi i jego tak zwanym optymalizacjom zasobów energetycznych w naszej placówce i jej okolicach. Zapewniłem dyrektora służb środowiskowych, że raport na ten temat trafi do władz centralnych. Okej, już wiemy wszystko, możemy iść chyba dalej. Grałem w tą grę tyle razy, to dalej serce mi bije jak szalone. Ja to chyba przez ten poziom trudności. Się pogubiłem, a gdybyście nie poszli tutaj, no on by się nie pojawił i ten też by się tutaj nie pojawił. Dlatego, że można przejść tędy, no, iść tutaj, wtedy ten tych dwóch ziomków się nie pojawia. Paul Simons, specjalista do spraw zabezpieczeń komputerowych. Złamano zabezpieczenia naszej sieci wielokrotnie w ciągu kilku ostatnich dni. Możliwe, że trwa to od dłuższego czasu, ale ktokolwiek to zrobił, znał się na tym. Znakomicie zatarł za sobą ślady. Mogłoby to trwać jeszcze dłużej, gdybym przypadkowo nie odkrył pewnych anomalii w logach. Włamanie przeprowadzono przez zakodowany sygnał nośny z kompleksu Delta. Podczepiono wirus pod jedno z poleceń dla superkomputera. Wydostał się on ze strumienia danych dopiero po przejściu przez nasz firewall. Odpowiedzialny musi być ktoś stamtąd. Niestety, z powodu zabezpieczeń w tym kompleksie mogę stwierdzić tylko, że wirus przesłano z Delty. Nie można ustalić, z którego komputera lub choćby laboratorium. Ktokolwiek był w naszym systemie, miał dostęp do wszystkich danych personelu, w tym do raportów medycznych. W najbliższych dniach mój zespół będzie uważnie monitorował naszą sieć w poszukiwaniu czegokolwiek odbiegającego od normy. Koniec wpisu. Okej, jeszcze maile zostały i możemy iść dalej. Tutaj można ominąć kilku przeciwników. Skacząc na to pudło. Nie pojawi się chyba Pinki, tutaj jeszcze gdzieś się pojawia, ale ominiemy go. Tutaj kolega leży martwy, tak jak miał leżeć. Dostęp przyznany. No, także mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, no to słuchajcie, łapka w górę, komentarz.
Jeżeli chcecie być na bieżąco, to subskrypcja z dzwoneczkiem, że będzie mile widziana. A ja co, odmeldowywuję się i dziękuję. Wszystkim cześć, pa.